Odkrycie wielkich kości na zachodzie uczyniło dinozaury starym amerykańskim biznesem. To Ameryka miała dostarczyć największe i najlepsze okazy. Skutkiem były konflikty, hollywoodzkie szlagiery, wielkie zyski, a dinozaury stały się częścią amerykańskiej kultury. Dzisiaj w muzeum w Canton w stanie Ohio odsłaniają nowego dinozaura. Ten alozaur, kuzyn przerażającego T-Rexa, to warczące i poruszające się cudo współczesnej technologii komputerowej. Dobra, chodźmy, idziemy do dinozaura. Odkrycie dinozaura to sprawa pieniędzy i entuzjazmu, realizowana zgodnie z zasadami nauki przez grupę oddanych dinozaurowych detektywów, którzy do dzisiaj zachowali pionierskiego ducha. Alozaur stał się maskotką świata odkrywców. Najważniejszą rolą całej tej społeczności jest edukowanie. Dzięki temu możemy istnieć jako muzeum. Dzieci ze szkół podstawowych i średnich z całych Stanów mogą przybyć tutaj i otrzymać część swojej edukacji. Dinozaur. W Ameryce w 1877 roku granice przesuwały się na zachód. Gorączka złota trzymała kraj w uścisku, ale co jest mniej znane, była też gorączka dinozaurów. Tu w Wyoming i sąsiednim Colorado znajdowano tony kości dinozaurów. W tych kościach były pieniądze. Odkrycie rozpaliło jedno z najbardziej zawziętych, najpaskudniejszych, pozbawionych honoru szaleństw w historii wykopalisk dinozaurów. Opowieść o kościach. Otwarcie zachodu dla poszukiwaczy złota i łowców dinozaurów dało do myślenia każdemu, kto poszukiwał sławy i pieniędzy. Zachód wciąż był terenem Indian. Gdy generał Custer walczył i ginął nad Little Bighorn, łowcy dinozaurów już pracowali, nawet gdy walka wrzała niedaleko nich. Ignorowali niebezpieczeństwo. Wszystko po to, by wydobyć szczątki dinozaura, zanim konkurent pojawi się na scenie. Tuż za łowcami dinozaurów podążali prawdziwi robotnicy. Oni także znajdowali wielkie kości dinozaurów, gdy stalowy koń torował sobie drogę przez skaliste obszary Środkowego Wschodu. Tutaj w Como Bluff w Wyoming paleontolodzy i poszukiwacze wciąż znajdują kości dinozaurów. Każde znalezisko odkrywa kolejne tajemnice ich wyglądu i trybu życia. Bob Bakker, współczesny poszukiwacz dinozaurów, podąża po śladach pionierów. Popycha go ten sam duch i głód wiedzy, który narodził się tu 100 lat temu. Myślę, że tajemnica ducha tamtych czasów, gdy kolej żelazna docierała na te tereny i pojawili się badacze, tkwi w znaczeniu tego miejsca jako granicy, ale nie tylko politycznej czy ekonomicznej. To była granica naukowa. Ale na miłość boską, żaden z tych dawnych pracowników kolei nie wiedział, że znaleźli kości dinozaurów. Wiemy, że nie. Gdy pierwszy raz wydobyto w Como wielkie kości, sądzono, że te skały są młodsze niż w rzeczywistości. Sądzono, że pochodzą z ery ssaków. Więc wysłano telegram do Yale w New Haven z informacją, że znaleziono kości potężnego nosorożca. Dwaj profesorowie ze wschodniego wybrzeża, Edward Drinker Cope i O.C. Marsh, poznali, czyje to kości.
Olbrzymie kości dinozaurów przerastały wszystko, co dotychczas znaleziono. Obydwaj panowie pasjonowali się dinozaurami, obydwaj byli bogaci, dzięki czemu mogli za nie dobrze zapłacić. Zaczynali jako przyjaciele, ale po wybuchu dinozaurzej bonanzy stali się zawziętymi rywalami. Obydwaj wiedzeni ambicją wykorzystywali pieniądze do przechytrzenia drugiego. Zaczęło się w 1877 roku, gdy Marsh otrzymał 30 ton skamieniałości. Wybuchła wojna o kości. Obydwaj wysyłali swoje odkrycia z powrotem na wschód. To była rywalizacja, jak powiedziałeś. Nieprawdopodobna rywalizacja. Nieprawdopodobna. Dwóch profesjonalistów, Cope, profesor z Filadelfii, i Marsh z New Haven, pragnęło znajdowanych tu kości. Marsh przybył pierwszy i jego ludzie biegali w górę i w dół po Como Bluff i znaleźli, jak mówili, łatwe kości. Znaleźli ich mnóstwo. Obydwaj walczyli do końca. Żaden z nich nie chciałby dobry okaz wpadł w ręce drugiego. Woleli raczej zniszczyć okaz, niż pozwolić na to, by dostał go ten drugi. Mówi się, że obydwaj polecili swoim ludziom, by wykradali okazy przeciwnikowi, a czego nie zdołają ukraść, mieli zniszczyć. Cope wynajął dwóch mężczyzn, braci Humble, by wykradli dinozaura. Przyszli na zbocze, gdy ludzie Marsha byli po tej stronie i ukradli okaz. Był to wielki mięsożerca Allosaur, który w końcu został zmontowany i wystawiony w Nowym Jorku. A czy ktokolwiek został zabity w tej wojnie o dinozaury? Nie, nie sądzę, by padł tu choć jeden strzał, co innego prasa. Musieli być przygotowani na naukowe oszczerstwa. Na koniec wojny o kości Cope i Marsh mieli razem zebranych i nazwanych ponad 120 nowych gatunków dinozaurów. W Como Bluff znaleźli małych roślinożerców jak dryozaur i laozaur, większych jak stegozaur z wielkimi płytami oraz giganty diplodoka i apatozaura. Byli też mięsożercy, ceratozaur i wielki alozaur, przed którym nawet potężny roślinożerca nie był bezpieczny. Amerykańskie dinozaury pojawiły się na mapie. Dinozaurowa bonanza napędzana przez Cope'a i Marsha trwała 12 szalonych lat. Dodatkowo zaogniała ją rzadkość kompletnych szkieletów. Nawet dziś szanse na znalezienie dobrego szkieletu są niewielkie. Przetrwanie szczątków przez miliony lat wymaga niebywałego szczęścia. Christine Turner, będąca geologiem, doskonale to rozumie. Specjalnie dla nas udaje dinozaura, by wytłumaczyć, jak zginął, został pogrzebany, jak ostatecznie powrócił na powierzchnię. Jestem dinozaurem, który wędrował brzegiem strumienia. Mogłam zginąć, próbując przekroczyć rzekę. Mógł mnie zabić drapieżnik. Mogłam umrzeć z pragnienia. Cokolwiek się stało, później moje stawy się rozpadły i teraz jestem kością udową. No dobrze, jestem więc kością dinozaura. Gwałtowna burza porwała mnie w dół rzeki i wreszcie wyrzuciła na brzeg. Wylądowałam na piaszczystej łasze. Teraz woda zaczęła się cofać i pogrzebała mnie, osadzając warstwę piasku. Potem kolejne warstwy osadzały się nade mną, aż znalazłam się ponad 3 km pod powierzchnią ziemi. W jaki sposób wróciłam na powierzchnię? Po tym wszystkim nastąpił okres wypiętrzania się gór. Potem płynąca rzeka wyrzeźbiła kanion i odsłoniła warstwę, w której leżały kości dinozaura. I odsłoniła je. Niektóre miejsca ze szczątkami dinozaurów wciąż stanowią ukryty skarb. Miejscami kości jest tak dużo, że zamiast je zabierać do muzeum, wybudowano muzea nad nimi.
Przede mną znajduje się piaszczysta łacha sprzed 150 milionów lat, pierwotnie pozioma, ale teraz przechylona w kierunku południowym. Na niej znajdują się rozsypane szczątki od 10 do 12 różnych gatunków dinozaurów. Najliczniejsze są roślinożerne brontozaury, bardzo wielkie o długich szyjach i długich ogonach. Są tu dwa rodzaje tych dinozaurów. Wielki drapieżnik Allosaur i nieco mniejszy drapieżnik Ceratosaur. Te osady, choć tak bogate, to tylko krótki rzut oka na długi deszcz dinozaurów. Kalendarz ich życia obejmuje 150 milionów lat, podczas których gatunki pojawiały się i odchodziły. Odczytanie zapisu z tamtych czasów nie jest łatwe dla dzisiejszych badaczy. Jak każdy ze znalezionych tu dinozaurów wpisuje się w ogólny obraz? To rzeczywiście ważne pytanie. By na nie odpowiedzieć, posłuszmy się schematem. Dla mnie cała historia dinozaurów wygląda jak film biegnący przez czas. W miejscach takich jak Combo Bluff mamy warstwę po warstwie, a każda zawiera całe mnóstwo dinozaurów. Są niczym pojedyncze klatki filmu. Widzę, gdzie gatunek dinozaura się pojawia, jak rozkwita i jak znika. Jednak w żadnym miejscu na świecie nie ma pełnej historii dinozaurów, a nawet historii jednej rodziny dinozaurów. To, co mamy, to tylko krótkie epizody. Ile milionów lat reprezentują te wszystkie warstwy? Trudne pytanie. Nie mamy badań radioaktywnych, które dałyby nam twarde liczby, ale porównując skamieniałości wydobyte z dna tego fragmentu i z góry, od miejsca, gdzie siedzimy, do tamtej czarnej warstwy, mamy jakieś 10 milionów lat. Znamy więc w przybliżeniu całą tę historię rozkwitu, wymierania i wymiany. Obejmuje to około 2 milionów pokoleń dinozaurów i chronologicznie 10 milionów lat. Potrafisz sobie wyobrazić, jak ten teren wyglądał w tamtych czasach? Tak, zanim zaczęliśmy tutaj pracować, uważano, że były tu wielkie bagna, coś jak Dolina Amazonki czy Kongo, albo fragmenty New Jersey, gdzie się wychowałem. Tylko bagna i podmokła gleba. Gdy zaczęliśmy badać ryby, okazało się, że pospolite były tu tylko ryby dwudyszne, czyli ryby, które w czasie suszy oddychają powietrzem. Żółwie były tu bardzo małe. Jeśli byłoby to wielkie bagno, żółwie byłyby olbrzymie. Znaleźliśmy kamienie jak ten, scementowane wapniem. Takie kamienie powstają w glebie podczas pory suchej. Wiemy więc, że klasyczny obraz był nieprawdziwy. To nie było bagno. Raczej wielkie, gorące tereny zalewowe, jak we współczesnej Australii albo Indiach. Dzisiaj wiemy znacznie więcej o dinozaurach i ich świecie. Ogromny, blisko 30-metrowy roślinożerny diplodok znacznie przerastał 9-metrowego alozaura. Łowca musiał być przebiegły. Jeden fałszywy ruch i ofiara się wymykała. Większość tego, co wiemy o diplodoku, zawdzięczamy amerykańskiej filantropii na wielką skalę. Wkrótce po zakończeniu wojny o kości inny amerykański milioner zainteresował się dinozaurami. Andrew Carnegie, który zbił fortunę na stali w 1898 roku, przeczytał w nowojorskiej gazecie, że znaleziono największego dinozaura w dziejach. Andrew Carnegie zapragnął go mieć. Chciał go pokazywać w swoim muzeum w Pittsburghu. Co Andrew Carnegie zapragnął, zwykle otrzymywał. Więc wysłał człowieka z czekiem na 10 tysięcy dolarów i poleceniem zakupienia okazu. W 1895 roku Carnegie miał fortunę pochodzącą z kolei żelaznej i hutnictwa stali i postanowił zafundować Pittsburghowi Pałac Kultury. Pałac miał cztery kolumny. Jedna symbolizowała sztukę, druga – literaturę. Trzecia – muzykę, a czwarta – naukę. W 1898 roku słowo nauka oznaczało dinozaury. Dzięki pieniądzom Carnegie mógł mieć najlepszych w tamtych czasach poszukiwaczy kości, lecz poszukiwania nie przynosiły rezultatów w postaci upragnionych szkieletów. Inwestycja opłaciła się dopiero dwa miesiące później. Poszukiwacze Carnegiego mieli szczęście, wielkie szczęście.
Znaleźli to, wielką kość palca dinozaura sterczącą ze skały. Ich podekscytowanie rosło, ponieważ gdy zaczęli ją wydobywać, okazało się, że kość palca prowadzi do kości skokowej, a kość skokowa do kości piszczelowej dinozaura. To był dla paleontologów najwspanialszy 4 lipca, a Carnegie miał to, za co płacił. Ogromnego 25-metrowego dinozaura. Przezwano go gwiaździstym dinozaurem, ponieważ został znaleziony 4 lipca, w Dzień Niepodległości. Diplodok stał się nie tylko ulubieńcem mieszkańców Pittsburgha i Ameryki, stał się ulubieńcem całego świata. Stał się tak popularny, że napisano o nim piosenkę. Co prawda składała się z jednego wiersza, a w każdym razie tylko tyle się zachowało. Wyglądało to mniej więcej tak. Władcy Europy nie spuszczają z oka wujka Andy'ego i jego starego diplodoka. Wujkowi Andy'emu na pewno się spodobała. Płacił i otrzymywał wszystko, co chciał, a nawet więcej. Wykonano szereg odlewów jego diplodoka, które wystawiono w Paryżu, Wiedniu, Bolonii, Berlinie, Leningradzie, La Placie, Meksyku i Buenos Aires. To niewątpliwie przygotowało grunt pod popularność dinozaurów i wspaniałe badania nad nimi. Dla wszystkich Europejczyków był to namacalny dowód na to, jakich niesamowitych odkryć dinozaurów dokonuje się w Ameryce. Olbrzymie kości dinozaurów inspirowały nie tylko muzealników. Na przełomie wieków zaczęło upowszechniać się kino i film. Wówczas to młody człowiek, Winsor McCay, stworzył jeden z pierwszych filmów animowanych. Nosił tytuł Dinozaur Gertie. Pierwszy raz pokazano publiczności, czym rzeczywiście były dinozaury, żywymi, poruszającymi się zwierzętami. I publiczność patrzyła na nie ze zdziwieniem. Ja też to zrobię. Wyjdź, Gertie, i ukłoń się ładnie. Gertie, nie skrzywdź słonia. Gertie pokaże teraz, że wcale się mnie nie boi i zabierze mnie na przyjażdżkę. Hej, hop! Gertie oczarowała widzów, ale to wszystko przyćmiło odnalezienie w 1909 roku jeszcze większego giganta. Niemiecka ekspedycja znalazła we wschodniej Afryce dinozaura tak wielkiego, że mógł zajrzeć przez dach do 4-piętrowego budynku. Nazwano go brachiozaurem. Przywieziony do Niemiec, do dziś jest gwiazdą berlińskiego muzeum. Ogromne stworzenie było wielkim osiągnięciem inżynierii natury. Dzisiaj badacze dinozaurów, jak David Norman, wciąż podziwiają rozmiary jego kości i ich budowę. Był prawdziwym olbrzymem wśród dinozaurów. Miał ponad 20 metrów długości. Ważył prawdopodobnie od 30 do 40 ton. Jego głowa wznosiła się jakieś 9 metrów nad ziemią. To był prawdziwy gigant. Godna uwagi jest budowa jego stóp, które składają się z bardzo długich kości powiązanych silnymi więzadłami. Kości były ustawione pionowo, a nie leżały poziomo na podłożu, jak spodziewalibyśmy się w wypadku naszych stóp. Na jednym końcu tej konstrukcji, przyjmującej kształt rury, znajdowały się krótkie, grube palce, podobne do palców słonia. Mamy tu więc klasyczny układ stopy, przystosowany do podtrzymywania dużego ciężaru.
Potrzebowałbyś takich stóp, gdybyś ważył 30-40 ton. Widać, w jaki sposób kończyny podpierały ciężar zwierzęcia. Spojrzawszy za siebie, widzimy tylne kończyny. Piękne pionowe kolumny. Typowa konstrukcja umożliwiająca utrzymanie ogromnego ciężaru. W sumie była to fantastyczna konstrukcja do przenoszenia wielkich ciężarów i gotowa do chodzenia po lądzie. A szyja? Jest rzeczywiście niesamowita. Kiedy jej się przyjrzeć, widać na spodzie szereg kostnych prętów, do których były przytwierdzone mięśnie. Najlepszym porównaniem będzie dźwig. Szkielet stanowi jego ramię, a liny to mięśnie i ścięgna, które umożliwiają bardzo precyzyjne poruszanie szyją na boki oraz w górę i w dół. To dość proste, ale mechanicznie bardzo eleganckie rozwiązanie. No i w końcu mamy wspaniałe zwierzę. Brachiosaurus znaczy ramienny szczur. Otrzymał tę nazwę ze względu na niezwykłe kończyny przednie, które mogły mieć do 4,5 metra długości. Dzięki nim miał żyrafią posturę, idealnie nadającą się do sięgania ku czubkom drzew, gdzie mógł skubać liście długowatymi zębami. Badania kości mówią nam, że w przeciwieństwie do dzisiejszych gadów rósł szybko, osiągając znaczne rozmiary w ciągu kilku lat. Dziś trwa wydobywanie dinozaura jeszcze większego od okazu z Berlina. Uwaga z powrotem jest skierowana na Amerykę. W kamieniołomie Dry Mesa w Colorado znaleziono kości największego znanego dinozaura. Okaz jest tak olbrzymi, że kilofy i łopaty już nie wystarczają. No i co, doktorku? Siedzimy w tym spychaczu nad prawdopodobnie największą układanką na świecie. Po tej stronie Colorado znajdują się kości największych zwierząt, jakie chodziły po ziemi. Wydobycie ich z twardej skały wymaga jednak połączenia siły z chirurgiczną precyzją. Ken, jak wygląda proces wydobywania kości ze skały? Najpierw spychaczem ścinamy wierzchnie warstwy, aż dotrzemy w pobliże znaleziska. Potem zaczynamy z młotami pneumatycznymi, dużymi, średniej wielkości i małymi. W ten sposób usuwamy resztkę skały. A gdy dotrzemy do kości, przechodzimy na delikatniejsze narzędzie, jak dłuto i młotek. Wyglądają, jakby były wypolerowane albo polakierowane, bo są. Gdy je odkryjemy, pokrywamy lakierem, który je wzmacnia i zabezpiecza, by się nie rozpadły, kiedy będziemy je wydobywać. Te kości zostały pokryte kawałkami tkaniny z gipsem. Teraz są gotowe, by je odciąć od skały i przewrócić, by można było zabezpieczyć drugą stronę. Powstanie szczelne opakowanie, jak to tutaj. Ta kość jest gotowa do załadowania na ciężarówkę i przewiezienia na uniwersytet. Dr. Wade Miller jest dyrektorem Muzeum Nauk o Ziemi w Brigham Young University, prawda? Tak jest. Doktorze, jak wielkie mogły być zwierzęta, których szczątki tutaj znaleziono? Dinozaury, które wyłaniają się z tego kamieniołomu, nie wszystkie, ale niektóre z nich są większe niż cokolwiek innego znalezionego na świecie. Dlatego to miejsce tak nas ekscytuje. Ten okaz, który jest nazywany superzaurem, może mieć nawet 36-39 metrów długości, co oznacza, że może być o 9 metrów dłuższy od diplodoka, mając podobne proporcje. Jest to więc ogromny dinozaur. W wypadku tego okazu odkryliśmy, że jego kości były puste w środku. Tego nikt dotychczas nie znalazł. Za życia ten otwór mógł być dwa lub trzy razy większy. W środku znaleźliśmy małe kawałki kości i co więcej, okazało się, że biegły pionowo. Stanowiły więc rodzaj rozpórek, które miały taki sam cel jak w teksturze falistej – wzmocnienie. Kości były więc lekkie, ale przy tym maksymalnie wytrzymałe.
Odpowiadając na pytanie, co ciekawego miały te zwierzęta, powiem, że przede wszystkim miały w tych pustych przestrzeniach, w kościach, fenomen inżynierii. Rzecz, która nie była dotychczas znana. Innymi słowy, mogły mieć lekkie kości, wciąż będąc ciężkim zwierzęciem. Właśnie tak. To kolejny dowód na to, że paleontologia to naprawdę detektywistyczna praca. Tak, rzeczywiście nią jest. Dopasowanie dowodów do siebie i ostateczne dojście do konkluzji. Właśnie. To jest dokładnie jak bycie detektywem i to właśnie jest interesujące. Móc znajdować to wszystko, potem przewidywać inne rzeczy, potem jeszcze znajdować dalsze dowody, które albo potwierdzają twoje przewidywanie, albo nie i wtedy trzeba szukać czegoś innego. Jim Jensen właśnie to robi. Sądzi, że znalazł prawdziwego zwycięzcę, olbrzyma, nawet jak na dinozaura. Tu nie tylko wykopaliska są fascynujące. Sam widok stąd jest wspaniały. Dzień dobry. Jim, jak to się stało, że zacząłeś się tym zajmować? Zacząłeś wykopywać kości dinozaurów. Zacząłem, gdy byłem małym chłopcem. Może usiądziemy tutaj. Dobrze, usiądźmy. Po 60 latach poszukiwania dinozaurów, niekonwencjonalna praca Jima wreszcie przyniosła efekty. Moje zainteresowanie skamieniałościami narodziło się w dzieciństwie. W jaki sposób, jako w gruncie rzeczy samoukowi, udało ci się zyskać uznanie w środowisku akademickim? Byłem kuratorem w Departamencie Geologii w Brigham Young University, ale chciałem założyć muzeum, choć nie pozwolono mi używać tego słowa. Ale miałem stałe zatrudnienie potwierdzone na piśmie. Po kilku latach poszedłem do dyrektora i otrzymałem nowe potwierdzenie na piśmie. Wtedy mogłem nawiązać współpracę z dyrektorem Muzeum Historii Naturalnej w Paryżu. Ale na reputację nie zarabia się, siedząc w laboratorium i dłubiąc w kościach. Ona pochodzi z tego, co się znalazło. Znalazłem w Montanie wielką czaszkę. Nie mogłem jej nawet objąć. 180 cm szerokości i niemal 2,7 metra długości. Gdy opakowałem ją gipsem, ważyła 1,5 tony. A było to na odludziu, więc jak ją stamtąd wydobyć? Ale pracowałem kiedyś jako kierowca ciężarówki i umiałem obchodzić się z ciężkimi ładunkami i umiem dogadywać się z ludźmi, więc nie było z tym problemu. Dalej zbierałem materiał i wreszcie znalazłem mnóstwo kości pod płytą uniwersyteckiego stadionu. Okazało się, że jednym z moich triumfów było umieszczenie moich kości na przestrzeni należącej do sportowców. Wielkie odkrycie Jima Jensena to rzeczywiście ogromny dinozaur. Nazwał go ultrazaurem, najwspanialszym wielkim dinozaurem. Chodź tu, Walter, chciałbym ci coś pokazać. Cóż to jest, na miłość boską? Cóż, New York Giants nigdy nie grali na tym stadionie, ale nawet gdyby, to jest to coś, co mogłoby tu zostać. Podejrzewam, że wiedziałeś, że tu przyjdziemy. Do zmontowania okazu potrzeba było uniwersyteckiego stadionu na 60 tysięcy miejsc. Jak dotąd Jim znalazł tylko nogę i łopatkę. Kto wie, co cały szkielet zrobiłby ze stadionu miejscowego zespołu. Wciąż nie mogę sobie wyobrazić, Jim, w jaki sposób doszedłeś, jak naprawdę powinien wyglądać ten model. Ta kończyna należała do dinozaura z grupy roślinożerców, które chodziły na czterech nogach, miały długie szyje i długie ogony, więc wiemy, jak taki dinozaur wyglądał. Sądząc po wielkości nogi, ogon znajdowałby się daleko na drugiej połowie boiska. Koniec części pierwszej. Dinozaur, część druga. Dinozaury wyginęły 65 milionów lat temu, ale w największym nowojorskim sklepie z zabawkami tego nie widać. Tutaj dinozaury to ogromny biznes, miliony transakcji i zainteresowanie dzieci w każdym wieku. Cukierki, baloniki, bluzy i cokolwiek zechcesz. Na wszystkim można nakleić dinozaura. Idzie, ojej! Puszczasz go na urwisko. Wow, on atakuje! Zmiażdżysz je wszystkie. To T-Rex. Jest za duży. Dlatego nazywa się Rex, król.
Można sądzić, że nie da się wymyślić nic nowego związanego z dinozaurami. Pewien człowiek to zrobił. Był wynalazcą zabawek. Szukał czegoś nowego na gwiazdkę dla swoich dzieci i wymyślił dochodowy interes, którym zadziwił cały amerykański przemysł zabawkarski. W 1985 roku Jim Alley potrzebował zwycięzcy. Zabawki to była luka w biznesie. Jimowi objawiła się posępna prawda. Było to dzień po Bożym Narodzeniu. Moje dzieci miały już wszystkie roboty, jakie tylko mogły sobie wymarzyć. A ja wiedziałem, że muszę znaleźć coś nowego, co je zainteresuje. Ciągle była mowa o tym, że dzieci nie mają się czym bawić. Okazało się, że moje dzieci, tak samo jak ja, gdy byłem w ich wieku, lubią dinozaury. Nie wystarczyło dać im kilka dinozaurów do zabawy. Trzeba im było dać powód do zabawy dinozaurami, więc przyszedł mi do głowy pomysł na Dino Riders. Ci faceci są w odpowiedniej skali do dinozaurów, co pozwala sobie wyobrazić ich rzeczywiste rozmiary. Wszystkie Dino Riders są takie. Wszystkie mają podobne zdolności. Mam nadzieję, że ci dobrzy mają równie dobrą broń jak ci źli. Wyszliśmy dzięki nim na międzynarodową arenę. To było bardzo istotne dla Ameryki. Powstał telewizyjny show, który obracał się wokół tematu Dino Riders. Byliśmy pierwszą firmą zabawkarską, która sprzedawała kasetę promującą jakąś kategorię produktów. To były nasze wielkie dni. Dzieciaki uwielbiają Dino Riders. To pomysł, który mógł się przyjąć na całym świecie, bo wszystkie dzieci marzą o dinozaurach. A jeżeli są one trochę tajemnicze, trochę przerażające i wielkie, ale realne, to stają się naprawdę ekscytujące. Chodź tu, chłopcze, by umrzeć. Szukasz kogoś? Krótka przerwa? Jeszcze tu wrócę. Dino Riders są tutaj. Spoglądam wstecz i myślę, ojej, szkoda, że nie ma jeszcze innego dnia podobnego do Bożego Narodzenia. Magnaci filmowi także znaleźli sposób na zarabianie na dinozaurach. Niezliczone filmy od King Konga począwszy rozpalały wyobraźnię ludzi na całym świecie. Najczęściej agresywni mięsożercy przerażali widownię, zwykle ścigając młode, zgrabne kobiety. Fakt, że dinozaury wyginęły 60 kilka milionów lat przed pojawieniem się człowieka, nie przeszkodził filmowcom w tworzeniu dobrych historii. Milion lat przed naszą erą. Witaj w rodzinie. Ray Harryhausen to słynny specjalista od efektów specjalnych, zwłaszcza od dinozaurów. To alozaur, a to pterodaktyl. To on porwał pannę Welch. Jako podstawę bierze się prawdziwego alozaura i upiększa, jakby był gwiazdą filmową. Dodaje brwi, by rzucały cień oraz zestaw demonicznych wyrazów twarzy. No i daje się paszczę pełną zębów, oczywiście. Sposób, w jaki się porusza, zależy od tego, czy ma to być bohater pozytywny, czy czarny charakter. Gdy widzisz go na ekranie, wysokiego na 12 metrów, z małą figurką prawdziwego człowieka tuż obok, zapewne nie chciałbyś pozostawać blisko i sprawdzić, czy jesteś śmiertelny. Sam wygląd dinozaurów sugeruje, że to bardzo dynamiczne stworzenia. Można je wykorzystać i napisać o nich w sposób, w jaki ludzie je postrzegają. Nie robimy filmów dla profesorów, gdyż oni zwykle nie chodzą na tego rodzaju produkcje. Robimy filmy, które zabawią publiczność. Nie musimy więc być zbyt dosłowni, jednak staramy się, by ogólne założenia nie odbiegały od prawdy.
Widzieliście? Jeżeli dinozaury były tak olbrzymie i ciężkie, to jak się poruszały? Badacze wciąż jeszcze się tego dowiadują. Tajemnica tkwi w kościach tych stworzeń. Tak, były olbrzymie, ale fantastycznie zaprojektowane. Były fenomenem natury. Mimo swojej 30-metrowej długości, diplodok kroczył gładko i sprawnie. Bez wysiłku poruszał długimi, prostymi, słupowatymi nogami. Szyja i ogon utrzymywane w górze przez potężne ścięgna biegnące wzdłuż kręgosłupa zwiększały stabilność w ruchu. Przesłanki się potwierdziły, gdy badacze zaczęli się ponownie przyglądać tropom odkrytym 30 lat wcześniej przez innego paleontologa. W Colorado wielkie tropy dinozaurów przykuły uwagę Martina Lockleya. W tym miejscu odciski stóp pozostawione na błotnistej równinie przez stado wielkich dinozaurów zostały zamrożone w czasie. Słońce wysuszyło błoto, które potem zamieniło się w skałę. Miliony lat później tropy zostały odsłonięte w łożysku rzeki. Lockley jest przekonany, że zawierają one wskazówkę, jak dinozaury poruszały się za życia. Wokół widzimy biegnące równolegle tropy brontozaurów. Grupa pięciu idących razem zwierząt przemieszczała się w tym kierunku. Tu są wielkie tylne stopy, a tu małe przednie. Szło tędy co najmniej pięć zwierząt, mniej więcej jednakowej wielkości. Grupa młodych, dojrzałych osobników, które wędrowały niemal na pewno razem jako stado. To jest bardzo duży odcisk tylnej stopy brontozaura. A tu mały, niemal podkowiasty odcisk przedniej. Gdy przednia noga się unosiła, tylna trafiała niemal w to samo miejsce, zadeptując ślad tylnej krawędzi odcisku przedniej nogi. Wśród czworonogów istnieją co najmniej dwa rodzaje chodu. W jednym nogi stawiane są naprzemiennie. Zwierzę stawia jednocześnie lewą przednią i prawą tylną nogę. W ten sposób. Inny sposób chodzenia to tak zwany inochód. Zwierzę wykonuje krok jednocześnie obydwiema prawymi, a następnie obydwiema lewymi nogami. W ten sposób. Sądzę, że duże ssaki jak hipopotam, nosorożec czy słoń mogą służyć za porównanie dla wielkich czworonożnych dinozaurów jak brontozaur czy triceratops. Nowe informacje na temat poruszania się dinozaurów odkryte przez badaczy są z utęsknieniem wyczekiwane przez innych. Profesjonalni rzeźbiarze i artyści przeprowadzają własne badania. Dave Thomas, wykonujący naturalnej wielkości modele dinozaurów, stał się kimś w rodzaju śledczego. Największy problem polega na tym, że nie można zobaczyć zwierzęcia, które się rzeźbi. Trzeba przede wszystkim przeprowadzić własne badania i zebrać o nim informacje. Pierwszą rzeczą, którą ja zrobiłem, było obejrzenie tropów i dopasowanie do nich szkieletu, by zrozumieć, jak się poruszał. Pierwsze, co zauważyłem, to to, że dinozaur musiał balansować tu, w stawach biodrowych, równoważąc ogonem ciężar przedniej części ciała. Używał też ogona do balansowania na boki. Ogon stanowił wielką dźwignię umożliwiającą utrzymanie równowagi, niczym tyczka linoskoczka. Chciałem pokazać go podczas wykonywania możliwie dużego kroku. Jako że prawa stopa znajduje się na ziemi, ogon oczywiście odchyla się w lewo. Obawiałem się, że odchyliłem ogon za daleko, przez co przewróciłby się w tę stronę, ale ufałem swojemu instynktowi. Połączyliśmy wszystkie elementy, podnieśliśmy do góry dźwigiem i postawiliśmy na nogach. Liny dźwigu obwisły i dinozaur stał. Już wiedziałem, że mi się udało. Takich dinozaurów nie znajdujemy w terenie. Nie dostajemy ich gotowych i zmontowanych. Powstaje więc problem, jak to wszystko było połączone. Wydaje się, jakby mi groził, że ma ochotę mnie zjeść. Drapieżne dinozaury miały ostre zęby z piłkowanymi krawędziami.
Ten jest drapieżnikiem, a drapieżniki muszą dogonić swoją kolację. Dlatego ma te długie tylne nogi, a cały szkielet równoważy długi ogon. Wygląda bardzo rasowo. Jest jak hart w porównaniu ze starą krową. Gdybym miał się zakładać o to, który z tych gości będzie miał lepsze przyspieszenie, zawsze postawiłbym na tego. On zawsze byłby pierwszy na światłach. Badacze dinozaurów, starając się ocenić, z jaką prędkością poruszały się te zwierzęta, nie bawią się w zgadywanki. Łącząc wnioski płynące z budowy ich szkieletów z tropami znalezionymi w Teksasie, Jim Farlow może określić prędkość, z jaką poruszał się pewien dinozaur 130 milionów lat temu. Niektórzy z nas nie zdawali sobie sprawy, jak interesujące informacje można wydobyć z tropów dinozaurów. Nie z pojedynczych odcisków, ale z odległości między nimi. Na podstawie długości odcisków, odległości między nimi i długości nogi dinozaura można ocenić, z jaką prędkością się poruszał. W przypadku dinozaura, który szedł zwyczajnie, nie spiesząc się, długość kroku wynosi około 5 do 7 długości pojedynczego odcisku. W przypadku dinozaurów ze zbocza w zachodnim Teksasie, gdzie długość kroku wynosiła 15 do 20 długości odcisku stopy, można wnioskować, że zwierzęta biegły z prędkością do 40 km na godzinę, co wzbudza respekt, niezależnie od przyjętych standardów. Jim Farlow uważa, że tę prędkość można bezpośrednio porównywać z dzisiejszymi zwierzętami. Na przykład emu są szybkimi biegaczami i zostawiają tropy podobne do tych znalezionych w Teksasie. Interesują nas zwierzęta takie jak emu, ponieważ to jedne z największych nielotnych ptaków. Czasami przychodzą mi na myśl wykonane przez artystów rekonstrukcje dinozaurów, którym ich autorzy zrobili zbyt ssacze twarze. Gdy spojrzymy na pyski jaszczurki albo krokodyla, czy też emu, jest w nich coś obcego, zupełnie nie przypominają ssaków. A teraz, gdy patrzę w twarz tego gościa, to nic na to nie poradzę, ale mam nieodparte wrażenie, że patrzę na pysk dinozaura. Spodziewałem się takiej ostrości rysów, takiego szklistego wzroku. Trudno opisać to słowami, to co widzę, ale patrząc w twarz takiego ptaka, niemal czuję, jakbym docierał do wnętrza, do psychiki dinozaura. Potrzebujemy tego rodzaju porównań, by wyobrazić sobie szybkie dinozaury. Podczas gdy badacze dostarczają wskazówek, artyści, którzy z nimi współpracują, wykorzystują swoją wyobraźnię, aby pokazać dinozaury w akcji. Usiedliśmy przy stole z całą ekipą Wydziału Paleontologii i dyskutowaliśmy o tych zwierzętach, jak według nas się zachowywały. Jaka jest opinia wszystkich i co Russell sądzi na jego temat? Zaczynałam mieć pojęcie, jak on chciałby, by to zwierzę wyglądało. Zaczęliśmy od pierwszego okazu. Rozumiałem, że pani Kisz zwykle pracowała z żywymi modelami i większość z nich to byli ludzie. No więc musieliśmy zacząć pracę od samych podstaw. Mogłam wyrazić swoją opinię, próbować wyczuć, o co chodzi i powiedzieć, czy według ciebie jest to tak grube, jak powinno? I w ten sposób pracowaliśmy. Russell wreszcie określił, jak chciałby, by były ułożone i zaczęłam rzeźbić kości w takim właśnie układzie. Potem przyszła kolej na sposób, w jaki mięśnie były przyczepione do kości. Odtąd dotąd, to do tego. Potem jak grube były te mięśnie, jak silne musiałyby być, by utrzymać wielką głowę i tak dalej. Trzy lata temu w Ameryce Południowej znaleziono kości Carnotaura, mięsożernego byka, nazwanego tak ze względu na bycze rogi i drapieżne obyczaje. Miał blisko 10 metrów długości i ważył 2 tony. Artystę Stevena Zerkasa ekscytowało to, że wraz z nim znaleziono znakomicie zachowane odciski skóry. Dla Zerkasa było to znalezisko życia. Mamy wyjątkową sytuację. Zwykle rekonstruujemy zwierzę, o którego wyglądzie zewnętrznym nie mamy pojęcia. Natomiast tutaj znaleziono nie tylko kości, ale i odciski skóry.
Mamy niewielkie fragmenty z całego ciała od czaszki aż do ogona. Jedną z najbardziej ekscytujących rzeczy jest to, że poza fragmentami skóry z ciała zachowały się również odciski głowy. Pierwszy raz mamy zachowane fragmenty skóry, które mogą nam powiedzieć, jak w rzeczywistości mogła wyglądać twarz dinozaura. Odciski skóry z głowy Carnotaura, jak też z pozostałych części ciała, dowodzą, że ten dinozaur miał typową dla gadów skórę pokrytą łuską. Innymi słowy, nie mógł się pocić. Nie trzeba było dużo czasu, by nowe fantastyczne informacje z taką pieczołowitością zbierane przez badaczy doczekały się bardziej komercyjnego znaczenia. Dinozaury zostały przepakowane. Czasowe wystawy w kolejnych krajach przyciągały wielkie tłumy i przynosiły wielkie zyski zarówno muzeom, jak i ich komercyjnym partnerom. Niesamowicie się zmieniły, prawda? Ten pomysł przyszedł mi do głowy około 1982 roku. W połowie roku staraliśmy się przekonać dyrektorów muzeów, że wystawienie poruszających się dinozaurów w ich muzeach może być dobrym pomysłem. Przekonanie ich zajęło 2 lata. Od tego momentu rozpoczął się sukces. Popularność była wprost niebywała. Biliśmy rekordy frekwencji w każdym muzeum, z którym rozpoczęliśmy współpracę. Wystawialiśmy je w muzeach w Europie, Australii, na Dalekim Wschodzie, w całych Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. I wszędzie przyciągają rekordowe tłumy. Jak trudno było ożywić te figury? Przede wszystkim musiałem być pewien, że będę miał pełny wpływ na wygląd tych stworzeń. A dalej to była kwestia posiadania w zespole techników elektroników, rzeźbiarzy i artystów. Od nich zależało ożywienie tych figur. Przykrą rzeczą w tym wszystkim jest stopień komercjalizacji sprawy dinozaurów, który działa jak miecz obusieczny. W pewnym sensie aspekt komercyjny jest ekscytujący, ponieważ przyciąga mnóstwo ludzi i rodzi ich zainteresowanie i fascynację. Ale z drugiej strony zawsze istnieje niebezpieczeństwo, że główny przedmiot zainteresowania, prawdziwa nauka, zostanie spłycony. W końcu kierujący parkami tematycznymi czy kierownicy sklepów nie są zainteresowani nauką. Bardziej interesuje ich przerażający wygląd, który odwiedzający pragną zobaczyć. Czyli mniejsza o szczegóły, stwórzmy odpowiedni wygląd i w ten sposób nauka zostaje puszczona kantem. W dzisiejszych czasach, gdy fundusze są ograniczone, zwłaszcza na badania uniwersyteckie i muzealne, rzeczywiście potrzebujemy wsparcia. Może właśnie ze strony komercyjnej, by rozwijać działalność badawczą na nowe odkrycia. Są niezbędne do tego, by dziedzina, w której działam, pozostawała tak żywa i zdrowa jak dawniej. Pod tym uniwersyteckim stadionem leżą setki ton kości dinozaurów. Kurzą się tam od 1962 roku. Pozbawieni środków badacze nie mogą odkryć sekretów kości wykopanych 30 lat temu. Jak poważne są ograniczenia środków i ile tracimy na braku informacji, które moglibyśmy zdobyć? Paleontologia, wykopywanie dinozaurów jest niezwykle tanią nauką, naprawdę. Nie potrzeba $1,600 milionów na każdego brontozaura. Choć jest to czysta nauka, dostarcza rozrywki milionom ludzi. Można tu myśleć o wielu innych tematach, ale ludzie uwielbiają wyobrażać sobie dinozaury. Zainteresowanie przekracza granice wieku i klas społecznych. W nauce tego rodzaju, nauce, która jest tak miła ludzkiemu umysłowi, nigdy nie ma dość znalezisk. Kopaniem zajmowali się zwykle prywatni fundatorzy. Carnegie wydał $600,000 na wydobycie pięknego diplodoka około 10 kilometrów stąd. Ludzie Marsza i Kopego także byli opłacani z prywatnych pieniędzy. Co tu jest jeszcze do pokazania? Jest jeszcze coś, czego nikt nie wie? No cóż, mój ojciec zadał mi to pytanie. Dlaczego ludzie płacą pieniądze, by wspierać paleontologię? Pomyślałem chwilę, mój ojciec był muzykiem. Powiedziałem, tato, dokąd w Waszyngtonie chodzi więcej ludzi? Do Centrum Kennedy'ego z jego wspaniałą orkiestrą, czy do National Museum z jego dinozaurami? Pomyślał i odpowiedział, no tak, znacznie więcej ludzi chodzi obejrzeć dinozaury.
W historii życia jest coś wspaniałego, ekscytującego i pięknego. Dzięki wiedzy o tym doceniamy nasz świat, zwierzęta i rośliny. Dowiadujemy się, skąd pochodzą. To długie, skomplikowane dzieje, ewolucja, wymierania, dinozaury, ssaki, żółwie. To, mogę powiedzieć, zapewnia poczucie, do czego należymy. Ameryka wykorzystała swoje bogactwo i entuzjazm, by postawić dinozaury w centrum i pokazać całemu światu. Ale postrzegano je jako szare, ociężałe stwory, które niewiele robiły poza jedzeniem i spaniem. I wtedy w Chinach znaleziono skamieniałe jaja dinozaurów i to zapoczątkowało rewolucję. Narodziła się sugestia, że dinozaury mogły żyć w grupach rodzinnych i wtedy odkryto kolejne jaja. Pomysł, że dinozaury mogłyby być czułymi, opiekuńczymi, inteligentnymi stworzeniami, na zawsze zmienił nasze spojrzenie na te zwierzęta i na świat, w którym żyły. Można powiedzieć, że ludzie wynaleźli dinozaury na długo przed ich odkryciem. Wielkie kości i zęby wydobywane w Chinach 3000 lat temu nie nazywano dinozaurami, lecz smokami. W starożytnych Chinach, a potem w Europie, smoki przetrwały w mitach i tradycji ludowej. Smoki czy dinozaury, nowe fakty, znów pochodzące ze wschodu, świadczą o innej historii. To koniec legendy o brutalnych, ociężałych dinozaurach. Dinozaur. W 1922 roku amerykański zespół poszukiwał źródeł ludzkości w odległych rejonach Chin. Jako amerykańska ekspedycja miał całą lawinę samochodów oraz 75 wielbłądów. Prowadzony przez ekstrawaganckiego Roya Chapmana Andrewsa, dysponował taką ilością pieniędzy, że chińskie władze uznały ich za szpiegów. Poza bandytami, awariami i niesprzyjającą pogodą, na łowców skamieniałości czekał ukryty skarb. Choć szukali ludzkich kości, znaleźli całe mnóstwo idealnie zachowanych jaj dinozaurów. Był to pierwszy dowód, że dinozaury żyły w grupach rodzinnych. Pieczołowicie owinięte w wielbłądzią wełnę, jaja wysłano do Nowego Jorku. Od tego się zaczęło. Dinozaury musiały mieć jakiś rodzaj życia społecznego, ale jak ono wyglądało? Pytanie pozostało bez odpowiedzi przez kolejnych 50 lat. Opowieść o jaju. Jestem tu pierwszy raz od tamtego czasu. W 1978 roku młody, gorliwy poszukiwacz skamieniałości znalazł dowód, który mógł zmienić nasze podejście do dinozaurów. Jack Horner poszukiwał jaj i młodych dinozaurów w Ameryce, ale ich nie znalazł. Poszedłem do American Museum w Nowym Jorku i obejrzałem materiał z Mongolii, co dało mi pojęcie, jak powinien wyglądać mały dinozaur. Poza tym bardzo mało ludzi pisze prace o małych dinozaurach. Więc postanowiłem sam ich poszukać. Początkowo szczęście mu nie dopisywało. Przełom nastąpił dzięki przypadkowej wizycie w sklepie ze skamieniałościami Marion Brunwaldz. Powiedziałam, że mam trochę tych zabawnych małych kostek i pokazałam mu je. Nie wiedziałam, czy mam ich więcej, więc zaprosiłam go do domu. Pokazała mi dwa małe kawałki. Jeden to była kość udowa dinozaura kaczodziobego, a druga, jak mi się wydawało, kawałek żebra. Ale wielkość kości udowej mi się nie zgadzała. Miała wymiary odpowiednie dla młodego. Marion miała puszkę po kawie pełną tych małych kawałków. Patrzyliśmy na, o ile mi wiadomo, pierwsze amerykańskie młode dinozaury.
Horner szukał w złych miejscach. Dinozaury gnieździły się na wzgórzach, a nie w dolinach. Gdy to zrozumiał, znalazł całe kolonie gniazd dinozaurów. Jack, masz reputację najbystrzejszego oka w paleontologii. Podobno potrafisz zauważyć coś wśród kamieni takich jak tu. Znajdź coś dla mnie. Chciałbym zobaczyć skorupkę jaja. Przejdźmy się, zobaczymy, czy da się coś znaleźć. O, tu coś mamy. Mamy kawałki skorupki. To? Tak. Jak ty to dostrzegłeś? Nigdy bym nie zauważył czegoś tak małego. Skorupki zdarzają się tu naprawdę często. Prawdę mówiąc, to najczęstsze skamieniałości w tej formacji. Gdy znaleźliśmy naprawdę duże skupisko tysięcy i tysięcy kawałków, wtedy wiedzieliśmy, że mamy gniazdo. Dokładnie przeczesaliśmy teren w poszukiwaniu innych gniazd i znaleźliśmy jeszcze 8. Stąd wiemy, że te dinozaury gniazdowały w koloniach. Horner znalazł jaja roślinożernego dinozaura, który dorastał do 6 metrów długości i składał jaja w lęgach liczących po 20 sztuk. Ważył około tony, jak więc ogrzewał swoje zniesienie? Czy opiekował się młodymi i karmił je, czy zostawiał własnemu losowi? Odpowiedzi zrewolucjonizowały nasz sposób myślenia. Majazaura, nazwa, którą Jack Horner nadał temu dinozaurowi, wszystko wyjaśnia. Możesz mi powiedzieć, co to jest? To gniazdo majazaury. Gniazdo majazaury. Majazaura oznacza dobra jaszczurza matka. Kiedy żyły majazaury? Bardzo dawno temu? 80 milionów lat temu, tak? Myślicie, że dinozaury wysiadywały swoje jaja? Nie. Jak ptaki? Dlaczego nie? Zgniotłyby je, zgadza się. Byłyby płaskie, prawda? Właśnie. Sądzimy więc, że dinozaur matka, przykrywała jaja roślinami, które zaczynały gnić, a kiedy coś gnije, to wydziela ciepło. To ciepło mogło ogrzewać jaja. Bardzo sprytny sposób, prawda? Co doprowadziło cię do konkluzji, że samice dinozaurów opiekowały się młodymi? Zakończenia kości młodych w gnieździe nie są ostatecznie uformowane. Miały bardzo dużą chrzęstną czapeczkę, a to znaczy, że młode nie potrafiły chodzić. Małe były roślinożercami, więc założyliśmy, że skoro nie umiały chodzić, to rodzice przynosili im jedzenie. Znaleźliśmy jeszcze coś. Nazywamy to koprolitami. Wiecie, co to są koprolity? No tak, to są odchody dinozaurów. Znaleźliśmy je na terenie kolonii. Mogliśmy je obejrzeć i na tej podstawie określić, co dinozaury jadły. Dowiedzieliśmy się, że małe dinozaury jadły jagody. Jak widzicie, matka je nimi karmi. Znaleźliśmy tak zwane koprolity, czyli odchody dinozaurów. Kilku ludzi je u nas bada. Wyglądają jak kawałki czarnej skały. Mój Boże! Bo w rzeczywistości to, co tutaj mamy... To kamień napakowany materiałem roślinnym, który jest czarny i wymieszany z osadami. Dla mnie to wygląda jak kawałek skały. Rzeczywiście tak wygląda. Ale skąd się wziął twój pogląd? Znaleźliśmy tutaj wielkie plamy czegoś, co wyglądało jak zmiażdżony materiał roślinny. Występuje to bardzo rzadko. Znaleźliśmy to tylko na terenach gniazdowych, na poziomie gniazd. Inny dowód to kształt czaszki. Gdy patrzymy na małe dinozaury, okazuje się, że mają takie same cechy jak małe ptaki i ssaki. Duże oczy, duży mózg, bardzo krótki pysk. A takie cechy oznaczają, że są urocze i słodkie w stylu myszki Miki. Czym one się różnią? Nosami. Tak, mają różne nosy. Dorosłe mają stosunkowo małe oczy i wielkie, długie pyski, prawda? A małe mają duże oczy i krótkie pyski. Tak wyglądają na przykład szczeniaki. Maleńkie szczeniaki mają duże oczy i krótkie pyszczki. Są urocze, prawda? Niektórzy badacze sądzą, że zwierzęta karmią swoje młode, bo są urocze. I dlatego nas rodzice karmią, gdy jesteśmy mali, bo mamy małe, urocze buzie, prawda?
Sądzę, że gdy dorastasz do 18 lat, ten urok znika. Dopiero teraz zaczynamy w odniesieniu do dinozaurów zadawać takie same pytania, jak od dawna zadawaliśmy w odniesieniu do dzisiejszych zwierząt. Czy żyły w rodzinach? Jak się porozumiewały? David Westhample uważa, że zna odpowiedzi, przynajmniej w odniesieniu do Parasaurolopha, bliskiego krewnego majazaury. Ten roślinożerca miał 9 metrów długości, a na głowie coś, co wydaje się przeznaczone do wydobywania dźwięków, blisko metrowy grzebień. Skąd przyszło ci do głowy, że wydaje dźwięk czymś, co wygląda jak róg? Mamy tę czaszkę. To jest zwierzę zwane Parasaurolophem. A to wszystko jest kość. Wiemy, że gdy zwierzę robiło wdech, powietrze wchodziło nozdrzami, płynęło tędy aż na czubek tego grzebienia, a następnie wracało tędy. Wpadało w tylnej części jamy gardzielowej i następnie płynęło w dół tchawicą do płuc. Podczas wydechu powietrze przebywało tę samą drogę, tylko w przeciwnym kierunku. Jeżeli tu znajdowałyby się krtań albo jakiś podobny narząd, dźwięk przedostałby się przez cały grzebień i był słyszalny na zewnątrz. Można wykonać pewne obliczenia, które pozwolą stwierdzić, jakiego rodzaju był to dźwięk. Rozstrzygający argument można było otrzymać, zrobiwszy samemu taki róg dokładnie naśladujący jego kształt. Dobra. To wielkie ustrojstwo, które zrobiłem, jest tej samej wielkości, co prawdziwy róg dinozaura kaczodziobego, Parasaurolopha. No to zaczynamy. Bardzo niski dźwięk, prawda? Mogę? Jeszcze chwilę. Wiecie, jak to działało u Parasaurolopha? Tak. Pokażę to u brada, dobrze? Odwróć trochę głowę. Dobrze. To było mniej więcej tak. Krtań jest tutaj i w ten sposób łączy się z grzebieniem. Powietrze przepływało tędy, potem z powrotem w dół i przez jego nos na zewnątrz. Chcecie? Brat, chcesz spróbować? Ja też. Wstań, tu jest koniec. Musisz tak zabuczeć. O tak. To było na poważnie, czy tylko tak dla dzieci? Nie, to jest oparte na realnych faktach, na badaniach szczątków szkieletu tego dinozaura. Nauka oczywiście chce wiedzieć jeszcze więcej. W Ameryce Północnej kościom dinozaurów w kolejce do najnowszych tomografów komputerowych przysługuje status VIP-ów. To jest jedyna kompletna czaszka hadrozaura. Dlatego prześwietlimy ją zamiast rozcinać. Promienie rentgena pozwolą obejrzeć róg od środka. Chcemy zbadać tę część grzebienia, ponieważ istnieje duże prawdopodobieństwo, że znajdują się tam skomplikowane boczne kanały, które zmieniały rodzaj głosu wydawanego przez to zwierzę. Myślę, że główna komora sięgająca tak daleko w górę grzebienia miała duży wpływ na rodzaj wydawanego dźwięku. Na pewno nie jest to takie proste, jak początkowo sądzono. Wykonywane właśnie zdjęcia wnętrza to coś zasadniczo niedostępnego w naszej normalnej pracy, więc to dostarcza obraz, okno, które w przeciwnym razie nie byłoby dostępne. To więc tak, ma to ogromną wartość. Pozwólcie, że was zapytam. Dinozaur taki jak Parasaurolopha mógł się odzywać, jeżeli był mały, mógł się odezwać do dorosłego? Do swojej żony. Może mąż i żona chcieli ze sobą porozmawiać? Powiedzieć na przykład coś takiego: wołam, żeby was ostrzec. Albo: chodź tutaj, tu jest jedzenie. Czy też: czas spać. Albo: zostaw mnie, chcę być sam. I tak dalej. Kocham cię. Może nawet i kocham cię. Badacze są dziś pewni, że dinozaury miały też inne sposoby porozumiewania się poza sygnałami głosowymi. Mogły też, zwłaszcza w okresie godów, wykorzystywać do przesyłania informacji kolory i różne ozdoby. Wszyscy znamy różne struktury służące do imponowania. Pawie mają piękne, imponujące treny, które wzbudzają zainteresowanie samic. Byki jeleni mają wielkie poroża. Jedne i drugie służą do imponowania. Wiele dinozaurów także miało różne cechy, które bardzo rzucały się w oczy. Część dinozaurów kaczodziobych, czyli hadrozaurów, miała na głowach długie grzebienie.
Dinozaury rogate, czyli ceratopsy, miały z tyłu głowy niesamowite kostne tarcze. To wszystko są struktury, które powstały po to, by były widoczne. Ten dinozaur nazywa się Centrosaurus, czyli jaszczur o ostrym końcu, ze względu na róg znajdujący się na wierzchu jego pyska. Roślinożerca, który mógł ważyć do 3 ton. W okresie godowym mógł wykonywać przerażające popisy. Metrowa kryza była obrzeżona trójkątnymi kostnymi guzami pokrytymi substancją rogową. Energicznie kiwając głową, odstraszał wszystkich z wyjątkiem najbardziej wojowniczych rywali. Nie obywało się bez ryzyka. U nich, jak i u innych dinozaurów, sprawy czasami wymykały się spod kontroli. Szukałem uszkodzeń kości u hadrozaurów, które mogą nam przekazać wiele interesujących informacji o ich stylu życia. U tego zwierzęcia kilka żeber było złamanych razem w prostej linii. Wszystkie złamania się zrosły. Wiemy, że te zranienia nastąpiły jednocześnie. Sądzę, że 2 samce walczyły w okresie godowym o samicę i jeden z nich mógł kopnąć drugiego tylną nogą, powodując tego rodzaju obrażenia. Nawet gdy masz już partnerkę, czekają cię walki z rywalami. Normalnie kręgosłup hadrozaura jest ładny i prosty, a u tego osobnika, jak widać, wyrostek kręgu jest wygięty na bok, jakby jakiś wielki ciężar naciskał go z góry. Doszedłem do wniosku, że taki uraz mógł powstać w okresie godów, kiedy to przypadkowe zranienia zdarzają się podczas samego aktu płciowego. Tego rodzaju urazy występują tylko u osobników dorosłych i tylko mniej więcej u nasady ogona, gdzie znajdowały się organy płciowe. Nigdy nie znalazłem wielokrotnych zranień tego rodzaju. Nie znalazłem zwierzęcia, które zostałoby w ten sposób zranione, a potem zranione jeszcze raz. Wygląda więc na to, że takie uszkodzenia mogły powstać tylko raz w ciągu życia. Być może od tego momentu dinozaur stawał się na swój sposób nieśmiały i nie miał już partnerów, kto wie. Wskazówka za wskazówką pojawia się coraz więcej dowodów na zachowanie społeczne u dinozaurów. Pochodzą one nie tylko ze starych szkieletów. Tu na odludziu, w naszym kamieniołomie, dowody są rozsiane na obszarze wielkości boiska piłkarskiego. W 1978 roku jego zespół odkrył skupisko kości 500 centrozaurów, które najwyraźniej zginęły w kwiecie wieku. Jak to się stało i co to dla nas oznacza? Złoża kości dinozaurów są całkiem częste, ale rzadko znajduje się takie, w których reprezentowany jest tylko jeden gatunek. Wielka liczba osobników i fakt, że nie zostały one przyniesione z daleka, z góry strumienia, sugeruje, że zwierzęta zginęły, próbując forsować wezbraną rzekę. To może się wydawać zupełnie fantastycznym wytłumaczeniem, ale współcześnie zdarzają się wydarzenia analogiczne do tamtych. I to zdarzają się całkiem często. Nie tak dawno temu w północnym Quebecu zginęło 10 tysięcy karibu. Tysiące ciał karibu leżą na brzegu Kanapiskau River w północnym Quebecu. Służby zaczęły zbierać padłe zwierzęta z wody, nim rzeka zamarznie za 2 lub 3 tygodnie. Rozkładające się ciała wciąż leżą na przestrzeni 50 km wzdłuż rzeki i teraz zagrażają skażeniem. Biolodzy, którzy odwiedzili brzegi, są w szoku. Niezależnie od miejsca i czasu, wielkim grupom roślinożerców, czy to będą dinozaury czy ssaki, podczas wspólnej wędrówki, jakiegoś rodzaju migracji, mogą zagrażać katastrofy naturalne, które wyeliminują znaczną część z nich. Mamy teraz dowody z arktycznej Kanady i Alaski. Jest bardzo prawdopodobne, że dinozaury korzystały z wielkiej produktywności roślin w Arktyce.
W okresie letnich miesięcy, gdy słońce świeci 24 godziny na dobę, rośliny produkują tak dużo pożywienia, że zwierzęta zapewne od zawsze starały się to wykorzystać. Wielkie stado centrozaurów posuwało się na północ ku letnim arktycznym żerowiskom, pokonując do kilkudziesięciu kilometrów dziennie. Jesienią, gdy dni stawały się krótsze, rozpoczynała się wielka migracja na południe. Cykl życia mógł się powtarzać raz za razem także 70 milionów lat temu. Dziś szczątki wielkich stad dinozaurów odkrywa się na całym świecie. Rozległe złoże kości w Montanie powiedziało Jackowi Hornerowi, co stało się z młodymi majazaurami po opuszczeniu gniazd. Wygląda to na jakiś czynnik socjalny na wielką skalę. To tylko maleńki fragment jednego z naszych złóż kości. Ogromne nagromadzenie szkieletów majazaur od twojej wielkości po pełny wzrost. Według naszych ostrożnych kalkulacji około 10 tysięcy osobników. Historia, którą udało nam się złożyć, wydaje się sugerować, że mamy wielkie grupy roślinożerców migrujące na północ i na południe wzdłuż tego wąskiego paska zachodniej Ameryki. Jak wyglądało to miejsce, gdy dinozaury żyły na tych równinach? 80 milionów lat temu góry skaliste były tam, ale blisko 50 kilometrów stąd na zachód. Od ich podnóża rozciągała się rozległa równina, która sięgała aż do wschodniej Montany. Miała blisko 500 kilometrów szerokości, a dalej było wewnętrzne morze, które ciągnęło się od Zatoki Meksykańskiej do Oceanu Arktycznego. Jeżeli jesteś jednym z tysięcy osobników ze stada hadrozaurów, nie możesz się zbyt długo zatrzymywać w jednym miejscu, ponieważ taka liczba zwierząt bardzo szybko zjada wszystko do gołej ziemi. Musisz podążać za zasobami pokarmowymi. No i oczywistą paralelą może to być karibu. Więc naprawdę możemy sobie wyobrazić stada hadrozaurów wędrujące niczym karibu z tyranozaurami, odgrywającymi rolę wilków, które podążały za stadem, wyłapywały maruderów, chore i młode osobniki. Ich relacje były bardzo podobne do relacji karibu i wilków. Tyranozaury kierujące się czułym węchem i zaopatrzone w zdolność stereoskopowego widzenia łatwo mogły je podejść. Schwytaną zdobycz te znakomicie skonstruowane maszyny do zabijania mogły rozdzierać i połykać wielkimi gęsami. Były też drapieżniki sprytniejsze, ale nie mniej przerażające. W roku 1964 John Ostrom dokonał strasznego odkrycia. Znalazł nowy rodzaj zabójcy. Zwierzę o małych oczach i ostrej jak brzytwa broni. Przerażająco zakrzywionym pazurze na tylnej nodze. Nazwał go Deinonychus, straszliwy pazur. Deinonych niewątpliwie otworzył nowe okno w naszym spojrzeniu na te stworzenia. To zwierzę niewątpliwie wykazywało wielką zwinność, aktywność, może nawet inteligencję. Było bardzo wyrafinowane, całkowicie przecząc naszemu wcześniejszemu obrazowi dinozaurów. Oto najbardziej przerażające dinozaury. To mało, że były aktywnymi zabójcami. One polowały stadem. Znaleźliśmy szczątki co najmniej czterech, a prawdopodobnie pięciu deinonychów, które, jak się wydaje, zginęły podczas ataku na znacznie większą ofiarę. Czyli te zwierzęta najwyraźniej polowały w stadach, jak wilki. Ma to sens, gdy zauważymy, że zwierzę, które próbowały zabić i zabiły, było 5 czy 10 razy większe od zabójcy. Wielcy roślinożercy, jak ten tenontozaur, chcąc obronić się przed większymi drapieżnikami, musieli się szybko poruszać albo ginęli. Niektórzy badacze dinozaurów uważają to za dowód, że były one równie aktywne jak dzisiejsze ssaki. Inni nie są tego pewni. Gigantyczny brachiozaur może dostarczyć pewnych wskazówek na temat przeszłości dinozaurów.
Czy rzeczywiście można zastosować te argumenty do zwierzęcia tej wielkości, 40 czy 30-tonowego dinozaura? Nie sądzę. Myślę, że istnieją modele tego rodzaju stworzeń, które bardziej dopasowują je do klasycznych gadów. Wiemy, że mogły unosić głowę na wysokości 9-10 metrów, by sięgnąć szczytów drzew, gdzie żerowały. Jeżeli zwierzę ma głowę i mózg na takiej wysokości, krew musi przebyć daleką drogę w górę, więc serce musi wytworzyć ogromne ciśnienie, by wypchnąć krew na taką wysokość. To daje zwierzęciu potencjał dużej aktywności. To są więc cudowne stworzenia, ponieważ łączą w sobie najlepsze cechy tak aktywnych zwierząt jak ptaki i ssaki z ekonomiką trybu życia typową dla gadów. W końcu są dinozaurami, co czyni je czymś bardzo szczególnym. Jajo doprowadziło Jacka Hornera do odkrycia, że dinozaury były skomplikowanymi stworzeniami. Opiekowały się swoimi młodymi i karmiły je. A te kości doprowadziły dociekliwego Boba Bakera do jeszcze radykalniejszego pomysłu. Do jego czasu większość badaczy zakładała, że dinozaury były jak jaszczurki i krokodyle, innymi słowy, zmiennocieplne. W 1970 roku Baker zapoczątkował rewolucję. Wyszedł z teorią, która jeszcze do dziś jest kontrowersyjna. Bob, według ciebie te stworzenia były stałocieplne? Tak, zdecydowanie. Dorastałem z obrazem brontozaura jak ten w magazynie Life. Szary, głupi, powolny i po pachy unurzany w błocie. Ale gdy zacząłem go badać, doszedłem do wniosku, że od nosa do ogona i od grzbietu po palce nic się nie zgadza. Postrzegał kolory, a zwierzęta, które widzą kolory, same są kolorowe, by przywabić partnera. Nie myśl więc, że brontozaur był szary. Wyobraź sobie samca z jaskrawo-karmazynowymi albo niebieskimi barwami, czy też metaliczną zielenią, która wabiła partnerkę. Teraz trzeba przejść do sedna sprawy. Wejdę tam, gdzie mieściło się serce i pokażę ci coś zadziwiającego. Gdy to wreszcie do mnie dotarło, gdy to zrozumiałem, czułem sobie w brodę, że nie zauważyłem tego wcześniej. Ta wielka komora w przedniej części klatki piersiowej mieściła tylko jeden narząd – serce. Wejdę tu, żeby samemu spojrzeć. Jasne, jeszcze jedno serce tutaj. Ta gigantyczna komora mieściła serce, które mogło ważyć setki kilogramów. Dzisiaj tylko zwierzęta stałocieplne mają tak duże serca. Idąc w kierunku rufy, mamy panewkę stawu biodrowego. Fantastycznie skonstruowany staw, dzięki któremu długa noga waha się w przód i w tył jak wahadło. To sugeruje, że to zwierzę było znacznie bardziej aktywne, niż nam się wydawało. Zdecydowanie. Ewolucja jest bardzo, bardzo ostrożna. Nie buduje niczego w nadmiarze, to nie Pentagon. U brontozaura nie ma przekroczenia kosztów. Dobór naturalny działa tak, by stworzyć kolano, biodro, płuca czy serce takie, jakie są potrzebne. I uczynił dinozaury stałocieplnymi. Kilogram do kilograma w tych nogach było więcej siły niż u dzisiejszego słonia i znacznie więcej siły niż u zmiennocieplnego żółwia. To biologiczna maszyna stworzona do pompowania, do aktywnego poruszania się. Dinozaur. Koniec części pierwszej. Dinozaur. Część druga. Wybrałem się na wycieczkę w maszynie czasu i dotarłem do nieznanego lądu. Widziałem dinozaury i wszystko było wielką niespodzianką. Brontozaur tańczył, a stegozaur tupał. A alozaur się kołysał. A tyranozaur figlował. Brontozaur tańczył, a stegozaur tupał. A alozaur się kołysał, a tyranozaur figlował. Za moich czasów szkoła tak nie wyglądała. Mówię wam, teraz wykorzystują piosenki, tańce, gry i różnego rodzaju ilustracje i wykorzystując dinozaury uczą się o otaczającym je świecie w sposób absolutnie zadziwiający dla dinozaurów takich jak ja.
Praca badaczy dinozaurów zamieniła je w pomoce naukowe. Dzieci na całym świecie mogą teraz zgłębiać własną fantazję, jednocześnie się ucząc. Zaczynają się tym interesować już w wieku 4 lat. 5-latki są nastawione bardzo mistycznie. Później, myślę, zaczynają się bardziej interesować wiedzą, dlaczego dinozaury wymarły, czyli dlaczego ich już nie ma, gdzie żyły i tego rodzaju rzeczy. Myślę, że fakty zaczynają je interesować później, a małe dzieci, przedszkolaki, interesują się nimi, bo po prostu są. Myślę, że każdy nauczyciel skwapliwie skorzystałby z takiej możliwości, bo gdy otrzymujesz coś motywującego dzieci, cokolwiek by to było, korzystasz z tego, a ja nigdy nie spotkałam dziecka, które w jakimś stopniu nie interesowałoby się dinozaurami. A im więcej o czymś czytasz i słyszysz, tym bardziej cię to interesuje, ponieważ pojawia się tajemnica, a tajemnice zawsze nas ekscytują. W południowej Francji, w sennym miasteczku Esperaza, panuje złudny spokój. Tu także istnieje tajemnica, która przykuwa uwagę miejscowej społeczności. Rozwikłały ją te dzieci wraz ze swoim niezwykłym nauczycielem, gdy w klasie na pobliskich wzgórzach próbowały poskładać i zrozumieć znalezione dowody. Tuż za miastem znajdują się miejsca lęgowe dinozaurów. Dzieci uznały je za swoje. Liczba znalezionych jaj sprawiła, że Esperaza trafiła na mapy, a o młodych badaczach dinozaurów mówiono w całej Francji. Wszystkie dzieci interesują się dinozaurami. Prawdę mówiąc, one interesują wszystkich, od 7 do 77 lat, zwłaszcza tych z Esperazy, ponieważ sami mieli okazję dotknąć kości i jaj dinozaurów. Jaja należały do wielkich hipselozaurów, które musiały mimo swoich rozmiarów chodzić na paluszkach pomiędzy gniazdami pełnymi ich młodych. Takie odkrycia mogą przynieść miastu sławę i fortunę. Jaja mogą okazać się kluczem do jego ekonomicznej przyszłości. To, co dzisiaj widzieliśmy, to tylko wystawa, mała czasowa wystawa. Rada Miejska i burmistrz mają jednak poważne plany wystawienia całej kolekcji. Mamy nadzieję stworzyć Muzeum Doliny Ot, regionalne muzeum o dużym znaczeniu. Prawdopodobnie przyniesie ożywienie ekonomiczne miastu, które tego bardzo potrzebuje. Sądzimy, że muzeum przyciągnie wielu turystów, wielu ludzi z całej Europy. Także w Ameryce dreszcz towarzyszący poszukiwaniu skamieniałości zawładnął umysłami dzieci. Niektóre już zostały odkrywcami. To tutaj je znalazłeś? Tak. Usiądźmy. Chciałbym, żebyś mi opowiedział o tym, jak to znalazłeś. Pewnego dnia szedłem z tatą w dół strumienia i zobaczyłem te zęby sterczące ze skały. To całkiem zgrabna szczęka. Te dinozaury są bardzo interesujące. Ten, którego znalazłeś, to był dinozaur roślinożerny. Prawdopodobnie ma jakieś 113 milionów lat. Ten drugi też był roślinożerny. Ale to jeszcze dinozaurze dziecko. Został zmyty do morza. Ten ma tylko około 98 milionów lat. Dlaczego lubicie dinozaury? Chciałbym się dowiedzieć, które zwierzęta zjadały które, kto kogo zjadał. Ted, co chciałbyś robić, jak dorośniesz? Chciałbym być poszukiwaczem dinozaurów i paleontologiem, naukowcem, który szuka kości. Wiecie, wielu ludzi znajduje skamieniałości dinozaurów po prostu rozglądając się. Nie trzeba być paleontologiem, by je znaleźć. Trzeba tylko umieć patrzeć. Od czasów pionierów zdarzali się oddani amatorzy, którzy często dokonywali najbardziej spektakularnych odkryć. Poszukiwanie kości dinozaurów było pasją Kathy Winkle. W
pewien weekend, gdy badała odludzia Montany, jej obsesja przyniosła nadspodziewane rezultaty. Było to akurat we wrześniowy weekend w 1988 roku. Wędrowaliśmy z mężem po tych okolicach, gdy spostrzegłam małą krawędź kości wystającą z piasku. Szliśmy wtedy gdzieś tutaj. Wiedziałam, że to kość dinozaura. Widziałam szpik. Zbierałam wcześniej kości, więc wiedziałam, co to jest. Miałam nadzieję, że to będzie tyranozaur. Po prostu miałam takie uczucie, że to może być on. Nie wiem, czy to było przeczucie, czy co, ale byłam naprawdę podekscytowana. Sądziłam, że to jest mega znalezisko. Zadzwoniłam do mojego taty i powiedziałam mu o tym, ale on odpowiedział, och, to pewnie kolejne krowie kości. Nie wierzył we mnie. Ale Jack Horner uwierzył i tyranozaur Cathy Wenkel został najnowszą gwiazdą muzeum w Bozeman w Montanie. Dobrzy paleontolodzy amatorzy są bardzo ważni. W Montanie jest tylko kilku paleontologów, a stan ma prawie 1000 km długości i ponad 600 szerokości. Jest tu mnóstwo terenów, gdzie znajdują się skamieniałości, więc potrzebujemy oczu, które będą patrzyły za nas. W naszym muzeum mamy 6 albo 7 dużych ekspozycji i wszystkie wystawione okazy zostały znalezione przez amatorów. Ważne, żeby amator przyniósł je do muzeum, a nie zabrał do domu i trzymał w garażu. Jak to się stało, że zainteresowałeś się kośćmi dinozaurów? To chyba zaczęło się w czasach, gdy poszukiwaliśmy tu uranu. Znalazłam wielką kość ramienną. To podziałało jak zapalnik. Rozglądałem się po tym kamieniołomie i dla mnie kości wyglądają jak skała. Nie rozumiem, jak amatorzy mogą je odróżnić od kamieni. Kości rzeczywiście wyglądają jak kamienne i trzeba się nauczyć je odróżniać. Mają strukturę komórkową, tak samo jak kości w naszym ciele. Więc rozglądałam się za tym, co miało taką strukturę i to wystarczyło. Tak jak ze wszystkim, uczysz się rozpoznawać to, czego szukasz. Zauważasz to gołym okiem, kiedy idziesz przez skupisko kamieni? Tak, po chwili. Vivian Jones wędruje po tych wzgórzach w Colorado od 40 lat. Jej znalezisko pomogły Jimowi Jensenowi dokonać kilku ważnych odkryć. W jaki sposób znalazłaś to stanowisko? Oglądałam to małe pęknięcie w zboczu tego wzgórza i znalazłam kość o bardzo dziwnym kształcie. Nie wiedziałam, co to jest, więc zdecydowałam się zabrać ją do domu i przechować do chwili, gdy następny raz spotkam się z Jimem i on będzie mógł ją zidentyfikować. Co z nimi zrobiłaś? Po prostu trzymałam w domu, nie bardzo wiedząc, co z nimi zrobić, aż przyjechał Jim i nas wybawił. W jakim sensie was wybawił? Po prostu zapytał, czy zechcemy z nim współpracować, jeżeli coś znajdziemy, a my zgodziliśmy się i byliśmy więcej niż szczęśliwi. W rezultacie wnieśli naprawdę ogromny wkład w naukę, ponieważ ich znalezisko umożliwiły mi otwarcie w tych górach 4 stanowisk wykopaliskowych i wykopanie nowych dinozaurów, nieznanych wcześniej nauce. Dzisiejsza nauka ułatwia dokonywanie nowych odkryć. Łowcy dinozaurów wykorzystują technikę do znajdowania tego, czego oko nie może dojrzeć, przynajmniej w teorii. W praktyce znajdowanie dinozaurów to wciąż kwestia przypadku. Rowan, wiesz, że to wszystko twoja wina, że zaplątaliśmy się w tę aferę? Zaraz, to ty powiedziałeś, że paleontologia wciąż tkwi w średniowieczu i że powinniśmy robić coś naprawdę naukowego. Tak, tkwiliśmy w średniowieczu i moim zdaniem nic się nie zmieniło. Jestem gotów, uzbrajaj. Gotów? Prawdę mówiąc, to wszystko zaczęło się w czasie seminariów, które prowadziłem w Los Alamos. Zaproponowałem naukowcom takim jak Rowan i inni, by pomogli w tych wykopaliskach. Postawiłem im do rozwiązania problem. Czy możemy zobaczyć kości, zanim je wykopiemy? Chodzi o to, żeby dotrzeć do szkieletu, musimy usunąć 3-metrową warstwę skały. Szkielet może zagłębiać się w skałę.
Hej, Cliff, pokaż nam jakieś kości. Co otrzymałeś? Czas pokaże, czy zaawansowana technologia powie wszystko o tym szkielecie. Nazywa się sejsmozaur i może się okazać największym dinozaurem wszechczasów. Ale to nie wszystko. Kości, które wydobyliśmy do tej pory, znajdują się w takiej samej pozycji jak za życia. Stawy się nie rozpadły, a to kluczowa sprawa dla badaczy dinozaurów. Zapewne najważniejszą właściwością tego szkieletu są zachowane połączenia stawowe. Dla nas to bardzo ważne, gdyż dzięki temu znamy dokładne położenie każdej kości, co ma znaczenie przy opisie i dalszych badaniach. W tym wypadku jest to ważne również dlatego, że w miejscu żołądka znaleźliśmy kamienie, tak zwane gastrolity, które służyły do rozdrabniania pokarmu, zastępowały zęby. Zęby sauropodów były mniej więcej wielkości mojego palca. Nie nadawały się do rozdrabniania pokarmu. Działały jak grabie do zgarniania roślinności. Budowa szczęk także nie umożliwiała ruchów przypominających żucie. Jedynie gastrolity zapewniały mechaniczną obróbkę pożywienia. Pokarm zmielony dzięki nim w umięśnionej części przewodu pokarmowego był gotowy do chemicznego trawienia w żołądku. Z rozsądnym przybliżeniem można stwierdzić, że zjadły tonę albo 100 kg pożywienia dziennie. Musiały przetworzyć tę ilość. W każdych badaniach naukowych zawsze jest jakaś dzika karta. W naszych badaniach dziką kartą jest obecność wyjątkowo wielkiego gastrolitu. Byliśmy zdumieni. Waży około kilograma i jest mniej więcej 6 razy większy od tego drugiego. Pomyśleliśmy, że ten duży mógł być przyczyną śmierci osobnika, który po prostu się nim zadławił. Ten sejsmozaur zginął, ale podobne jemu giganty przeżywały pokolenie po pokoleniu przez 130 milionów lat. Jak im się udało przetrwać tak długo? Wszystkie dinozaury mieszczą się w określonym zakresie wielkości, podobnie jak dzisiejsze i kopalne ssaki. Należałoby postawić pytanie, dlaczego nie było więcej ssaków o rozmiarach dinozaurów? Niewątpliwie dlatego, że nie mogły być tak duże. Sądzę, że ma to coś wspólnego z różnicą w sposobie rozmnażania się ssaków i dinozaurów. Wielkie ssaki, takie jak słonie, mają tylko jedno młode raz na 3 lub 4 lata, podczas gdy wiemy, że dinozaury mogły składać po 20 jaj naraz i rozmnażały się znacznie częściej. Gdy nadeszły zlodowacenia, wielkie ssaki wycofywały się jako ostatnie. Gdy podczas ciężkiej zimy wiele z nich padło, nie były w stanie prędko odbudować liczebności populacji. Dinozaury składały po 20 jaj. Oczywiście najczęściej większość młodych nie przeżywała, ale i tak istniał potencjał, który umożliwiał szybkie odbudowanie populacji, co dla ssaków było niewykonalne. Dziś wokół tych szkieletów dinozaurów powstał nowy, nie zawsze mile widziany przemysł. Dla twardo stąpających po ziemi amatorów nastała nowa gorączka złota. Zawodowy łowca dinozaurów, Peter Larson, balansuje na cienkiej granicy dzielącej zarabianie na dinozaurach od badań naukowych. No tak, jest trochę kontrowersji wokół możliwości sprzedawania kości dinozaurów. Jest to jednak sposób, dzięki któremu mogę robić w życiu to, co lubię. Ci z nas, którzy pracują w tym przedsiębiorstwie, są naprawdę oddani nauce. Nie tylko dostarczamy dinozaury do muzeów, które inaczej nie mogłyby ich zdobyć. Na przykład w Japonii, gdzie zupełnie nie ma szkieletów dinozaurów, jedynym sposobem obejrzenia dinozaura jest kupienie go. A dzieci mieszkające w Japonii mają takie samo prawo do obejrzenia dinozaura, jak dzieci ze Stanów Zjednoczonych. A tutaj mamy ich całe mnóstwo. Możemy je dostarczyć muzeum, które w przeciwnym razie nie mogłyby ich mieć. Latem 1990 roku Peter Larson dokonał życiowego odkrycia. Okazało się, że jest to największy dotychczas znaleziony tyranozaur. Chętnie nadajemy imiona naszym skamieniałościom, by nadać im coś w rodzaju odrębnej osobowości. Tę znalazła Susan Hendrickson, więc nazwaliśmy go Sue. Sue stała się kamieniem węgielnym naszego muzeum. Muzeum, które tworzymy. Prawdę mówiąc, marzyłem o tym od dziecka. Zmontowany szkielet Sue stanie w muzeum w Hill City w Dakocie Południowej. Choć wówczas Larson tego nie wiedział, Sue może być pasującym imieniem dla tego okazu. Największego tyranozaura.
Jego wielkość prawdopodobnie oznacza, że Su była samicą i bez problemów mogła dotrzymać pola mniejszemu samcowi. Musiała być większa, by móc odżywiać rozwijające się w niej jaja. Te nowe informacje to woda na młyn entuzjastów dinozaurów. Tom Strauss, którego spotykamy w szopie na końcu ogrodu, w dzień jest inżynierem. Mimo obsesji na punkcie dinozaurów, brak mu środków na cokolwiek poza jednoosobową wystawą. Ale jego domowej roboty filmy zapewniły mu zachwyconą, choć nieliczną widownię. Dinozaury fascynują mnie, odkąd, będąc dzieckiem, obejrzałem film o King Kongu. Od tego czasu towarzyszyło mi pragnienie zrobienia własnego filmu. Realizację projektu rozpocząłem, gdy byłem w średniej szkole. Miałem wówczas bardzo mało pieniędzy. Wykorzystałem klucze do napisania strun do mojej gitary. Dużo części pochodzi z łańcucha rowerowego. I podkładki, śruby, nakrętki. Tyle mogłem zdobyć, by utrzymać to stworzenie w powietrzu. Robiłem po jednym zdjęciu. Początkowo nie miałem doświadczenia i musiałem się uczyć. A najlepszą metodą nauki jest praktyka. Wówczas uważano, że dinozaury były zmiennocieplne, ale ja w to nie wierzyłem. Chciałem także pokazać, że te zwierzęta żywiły jakieś uczucia w stosunku do swoich młodych. Wiedziałem, że sceny walki są przerażające, a miałem widownię złożoną z dzieci. Gdy pokazywałem to grupie dzieci i oderwałem na chwilę wzrok od ekranu i spojrzałem na ich twarze, zwłaszcza podczas krwawych scen, zauważyłem ich silne reakcje. Niektóre zakrywały twarze i odwracały głowy. Bardzo mnie to zelektryzowało. Dinozaury są dla dzieci szczególnie ekscytujące, ponieważ były większe od domów i przerażające, ale jednocześnie nie trzeba się ich bać, bo ich już nie ma. Więc nie mogą o nich rozmawiać, czując się kolegami tego wielkiego, 18-metrowego brachiozaura. I nie trzeba się bać, że któryś nas nadepnie. Moim ulubionym dinozaurem jest Tyrannosaurus Rex. Są interesujące i wielkie, takie wielkie. Są duże i fascynujące. Są wielkie i przerażające. Obozowisko i wykopaliska na zboczu Egg Mountain pobudzają wyobraźnię młodych ludzi. To warsztaty na wolnym powietrzu zainspirowane przez Jacka Hornera. Dzisiaj widzieliśmy tu dzieci, zgadza się, 9-latki. Powiedz nam coś o obozie, czy co to dokładnie jest? To szkoła w plenerze. To miejsce, gdzie ludzie, ci zainteresowani, mogą przyjść i wziąć udział w prawdziwych badaniach naukowych, uczestniczyć w tym, co się tutaj dzieje. Od czasu, gdy Jack Horner w 1978 roku odkrył pierwsze jaja dinozaurów w Ameryce, setki dzieci w różnym wieku spędziły czas na Egg Mountain. To kulminacja jego kariery. Za co byś chciał być zapamiętany? Chyba za zachowanie. Nad tym teraz cały czas pracuję. Zachowanie dinozaurów? Tak, zachowanie dinozaurów. Edukacja i nauka o życiu i historii życia. Dinozaury są do tego bardzo dobre. Dzięki nim dowiadujemy się o naszym świecie i o tym, co się z nim stanie. Powinny być wykorzystywane do badań i edukacji. Powinny być wykorzystywane do wciągania na scenę takich ludzi jak Johnny i Ted. Oczywiście największą radość sprawia nam samo odkrycie, znalezienie tych kawałków skały, których nikt przed nami nie widział, tych świadectw pradawnego życia. I nie możemy odmówić tego dzieciom, ponieważ to właśnie wywołuje zainteresowanie skamieniałościami i w ogóle nauką. Trzeba im pozwolić wyjść i poszukać tych skamieniałości i znaleźć je, ponieważ te dzieci są przyszłością paleontologii. Co najlepiej pamiętasz spośród wszystkich odkryć dokonanych w przeciągu tych wszystkich lat? Sądzę, że zapewnienie dinozaurom większego poważania,
że nie były zmiennocieplne, głupie, szare, że nie były złymi matkami i nie siedziały w cuchnącym błocie. Były żwawe, kolorowe, niebywale interesujące. Jack Horner i inni badacze zrewolucjonizowali nasze pojęcie o dinozaurach. W niepamięć odeszły pomysły, że były niezdarnymi, ospałymi gigantami. Dziś wiemy, że należały do stworzeń, które odniosły największy sukces na tej planecie. Jeżeli tak, to dlaczego wyginęły? Uważa się, że było to tak zwane masowe wymieranie. I czy wszystkie zginęły? Czy może któreś z nich przetrwały i dały początek innym formom? Czytał Michał Skolmowski.